Nie jestem pewna, czy w ogóle mnie usłyszycie i czy zrozumiecie to, co mówię. Czy drugi pobraci? Takie szłoki aj. To jest moc. Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. W chwili obecnej nie mam pojęcia, czy to, co teraz kręcę, w ogóle opublikuję, bo jest to taka pamiątka dla mnie z bardzo ważnego doświadczenia w życiu tak naprawdę. Jest to moja pierwsza w ogóle w życiu operacja, tylko plastyczna, tylko po prostu pierwsza operacja. Będę pierwszy raz pod narkozą, więc już w tym momencie jestem mocno zestresowana. Jestem już na miejscu w Polanicy. No i jutro się zadzieje magia. Ale stwierdziłam, że nakręcę sobie taką pamiątkę, a być może później jednak coś z tego wrzucę. Z tego względu, że wiem, jak wiele osób myśli o takiej operacji, chce lub musi taką operację przejść, a ma jakieś obawy, nie jest czegoś pewien, więc mam nadzieję, że ten materiał będzie po prostu dla kogoś pomocny, bo to jest dosyć stresujące przeżycie. No i wiąże się z pewnym też ryzykiem, wiadomo, jak to każda operacja. Więc powiem Wam tutaj wszystko, pokażę, jak to wszystko wyglądało, bo sama jestem tego ciekawa. Jestem bardzo ciekawa, jak ostatecznie będę wyglądać. No i nie wyobrażam sobie, że nareszcie nie będę mieć tego kłopotu, który miałam całe życie tak naprawdę, co mnie denerwowało, co mnie stresowało, nareszcie się tego pozbędę i zobaczymy, jak to będzie. No, po prostu nie mam pojęcia. Zdecydowałam się na operację, nie ze względów jakichś naprawdę zmusu, że mam jakąś krzywą przegrodę, czy mam jakieś trudności z oddychaniem. Wróć. Mam tutaj kartę wypisu ze szpitala. Dogrywam ten fragment później, żeby już na wstępie się poprawić, ponieważ okazało się, że jednak moja przegroda nosowa wymagała korekty. Mam tutaj wypis, tylko zasłonię swoje dane osobowe. No i tutaj tak wygląda wypis. 30-letnia pacjentka, 32-letnia. Nie odejmuj sobie lat, Karolina. Ze zniekształceniem nosa. No i co było wykonane? Resekcja i repozycja przegrody nosowej oraz poczwórna, czyli cztery kości były łamane. Osteotomia nosa. Sprawdziłam sobie, że właśnie to jest łamanie kości, wycinania fragmentu kości. No i też się dowiedziałam, że właśnie cztery kości zostały złamane, żeby na nowo skorygować mój nos. I tutaj plastyka przegrody nosowej, cewnikowanie żył, założenie opatrzynku na ranę, wstrzyknięcie, infuzja elektrolitów. Tak to wygląda. Karta wypisu ze szpitala, no ale tutaj jest dowód, że sporo w tym moim nosie się działo i sporo rzeczy wymagało korekty. Ale nie jest to też typowo taka estetyczna operacja mająca na celu zmienienie wyglądu nosa na taki, jaki bym sobie chciała. Nawet tak naprawdę nie wiem, jak on będzie wyglądać ostatecznie, bo oddaje się w dobre ręce. Od razu tutaj zaznaczę, że nie jest to absolutnie żadna współpraca. Zdradzę Wam nawet, ile to wszystko mnie dokładnie kosztuje. Jeszcze teraz w czasie pandemii, przy różnych obostrzeniach, jak to wszystko wygląda. Ale tak, no zdecydowałam się, żeby nareszcie pozbyć się mojej kości. I słuchajcie, całe życie myślałam, że to jest po prostu taki jakiś mały garbek, który mi nie przeszkadzał wizualnie. Absolutnie, nie miałam nigdy żadnego kompleksu, nawet rodzina, chyba ktoś mi powiedział, że taki garbek to jest taka jakby oznaka, że tylko ludzie inteligentni mają taki garbek na nosie, więc ja się zawsze wręcz tym szczyciłam, że to na pewno właśnie z tego powodu jest, że mam taki nosek właśnie garbowaty i to jest przez to, że jestem taka inteligentna. Tak to sobie może wmawiałam, nie wiem, ale pomagało. Słuchajcie, nie miałam kompleksu z tym związanego. Nawet wiem, że nie widać tego, wy tego nie widzicie. Nawet osoby mi bliskie, kiedy powiedziałam o tym, że zdecydowałam się zrobić operację,
To było takie, nie no przestań, masz taki ładny nos, o co ci chodzi, po co w ogóle? Ale kiedy dotknęli mój nos, to od razu było takie, o, okej, dobra, to zrób. I słuchajcie, mam niesamowite wsparcie. I mojej rodziny, moi rodzice, którzy w ogóle tak uważają, po co cokolwiek robić, ingerować, to tutaj no ewidentnie twierdzą, że okej. Moja mama stwierdziła nawet, że widzi moją kość przez moją skórę, bo ja mam przeźroczystą skórę. Wszyscy, którzy właśnie chociaż delikatnie dotkną mojego nosa, to od razu twierdzą, że nie, no lepiej to usunąć, bo ja mam wrażenie, że mocniej nacisnę tutaj i ta skóra ci pęknie. I właśnie to jest mój problem, słuchajcie. To nie jest normalny garbek. To nie jest genetyczny garbek, z którym się urodziłam. Prawdopodobnie dowiedziałam się tego dopiero teraz przy konsultacji z moim chirurgiem, że musiałam mieć jakiś uraz w dzieciństwie. Ten nos może był jakoś nadłamany, złamany delikatnie, ale nie miałam problemów z oddychaniem. Zresztą słuchajcie, no w dzieciństwie to ja tyle razy spadłam z drzewa, tyle razy dostałam piłką w nos i to taką jeszcze na przykład piłką do koszykówki, która jest super twarda, albo kiedy graliśmy w piłkę nożną mokrą piłką na trawie, też się oberwało w ten nos, więc nie wiem, kiedy coś takiego mogło nastąpić. Moja mama też nie ma pojęcia, zresztą ja miałam takie... Musiałam zrobić króciutką przerwę, bo ktoś wszedł do pensjonatu, a wydawało mi się, że jestem tutaj sama. Więc wracając do tematu. Miałam na tyle szczęśliwe dzieciństwo, szczęśliwe, no tak dla mnie to jest normalne dzieciństwo, szczęśliwe dzieciństwo, że jak spadłam sobie z drzewa, czy coś się wydarzyło, pobiegłam do mamy i powiedziałam, że coś się wydarzyło, no to mama mnie sprawdziła, zobaczyła, krew nie leci, umiesz oddychać, wszystko jest ok, nie ma żadnych zawrotów głowy i tak dalej. Przytuliła, pocałowała w czółko i biegnie dziecko dalej się bawić, tak? Gdybym miała za każdym razem, kiedy spadłam z drzewa, czy się przewróciłam, jechać na ostry dyżur, no to byłabym chyba w tym szpitalu non-stop, więc... Wszystko było ok i naprawdę nikt nie zauważył, żeby cokolwiek z moim nosem się wydarzyło. Mam tutaj jakąś mini taką bliznę, którą ledwo widać, ale to moja mama mi kiedyś powiedziała, że jak byłam malutka, ściągałam sweterek i wiecie, zablokował się ten sweterek akurat guzikiem, sobie tak mocno tutaj przejechałam i miałam taką rankę przez dłuższy czas, więc chyba no raczej to nie było to, ale coś się musiało wydarzyć, że mam taką malutką kropeczkę, która jest kością i to bardzo, bardzo ostrą kością. I mam problem z tym, że siedzi to w mojej głowie, bo ja czuję, że naprawdę mocniejszy nacisk, ja widzę tą kość przez moją skórę, że mocniejszy nacisk i ta skóra by tutaj mogła po prostu pęknąć. I mam to w głowie, wiecie, bawiąc się nawet z małym dzieckiem, mając dziecko na rękach, jednak rączkami często macha i jest to taki ruch, który ciężko jest przewidzieć, że gdzieś tam w ten nos dostanę delikatnie przez przypadek i po prostu coś się wydarzy, będę miała bliznę po prostu na twarzy. I ostateczną taką decyzję podjęłam, kiedy jeszcze w tym roku, na samym początku, przed tym wszystkim, co się teraz dzieje na świecie, w Tajlandii dostałam w nos przez przypadek. To też był wypadek. Nie wspominałam Wam o tym, bo później dostałam pierwszy raz w życiu atak paniki, więc to było jakoś to mniej ważniejsze wydarzenie niż po prostu to, że dostałam w nos. Dziewczyna przede mną schodziła ze skałek i się poślizgnęła. No i wiecie, taką ręką, która leciała do trupa, ją chciałam złapać, dostałam w nos z całej siły, naprawdę, aż miałam mroczki przed oczami. Ale na szczęście, bo ja w tym momencie już byłam pewna, że jest po nosie, że tu wszystko pękło, że leje się krew, ja już po prostu to widziałam i teraz mówię, świetnie, jestem w Tajlandii, zanim dolecę do Polski, to co to będzie. Na szczęście dostałam w bok, tak jakby nosa. Okulary mnie zabezpieczyły, bo okulary mi się były tutaj, więc nie uszkodziło to tej kości. Tak, więc nie jest to coś, co jest niezbędne po to, żeby żyć lepiej. Ale na pewno psychicznie będę już miała ten spokój, że nie muszę się bać wszystkiego, co się zbliża do mojego nosa. No i nie będzie on już taki siny po na przykład długim noszeniu okularów przeciwsłonecznych, które muszę nosić albo super wysoko, albo je obniżać aż dotąd, bo tutaj ich nie mogę nosić. Przez tą kość właśnie, która mi przeszkadza, po prostu mnie to boli i często właśnie mam sinę. Jak był czas noszenia przyłbic, no, pierwsza moja przyłbica właśnie była taka zakładana na nos, to był dramat. Musiałam od razu ją zmienić, bo miałam po prostu cały siny nos. Ta skóra jest zbyt wrażliwa, zbyt cieniutka. Nawet ostatnio byłam na zabiegu na twarz i miałam
robiono zabieg przy użyciu ultradźwięków z taką, wiecie, głowicą metalową. No i jak tylko już kosmetyczka się zbliżała do tej okolicy, to ja uciekałam. Uciekałam z twarzą i to było takie, wiecie, niekontrolowane nawet. I powiedziałam, że przepraszam, ale się boję, że ona po prostu delikatnie chociaż dotknie tej mojej kości tą głowicą. I jest taki strach we mnie po prostu. I podjęłam decyzję i szukałam specjalisty. Słuchajcie, szukałam bardzo długo. Mieszkam w Warszawie, więc wiecie, że tam jest bardzo dużo słynnych klinik. Porównywałam ceny, szukałam, ale wolałam pójść gdzieś z polecenia do kogoś, gdzie ktoś, mój znajomy, bliska, zaufana mi osoba tam była i gdzie była bardzo, bardzo zadowolona z zabiegu. No i znalazłam doktora Zacharę. Niestety dosyć daleko do niego mam, bo z Warszawy na Dolny Śląsk daleko. Ale przy okazji stwierdziłam, że odwiedzę rodziców. Od rodziców ze Śląska wybiorę się tam i będzie mi też lepiej po operacji pojechać do rodziców i tam ten najgorszy czas przeczekać. Będę pod ich opieką po prostu, gdyby się coś działo. Nie będę sama w mieszkaniu w Warszawie. No i po tygodniu muszę wrócić, żeby ściągnąć gips, opatrunek, tak jakby po tej operacji, więc stwierdziłam, że wszystko Wam tutaj pokażę. Jeszcze dlaczego doktor Zachara? No widziałam wszystkie prace. Widziałam na żywo prace osób, które tam miały operację. Po prostu ufam, że doktor Zachara zrobi mi ten nosek tak, żeby było super symetrycznie i ładnie. Nie mam żadnych, oczywiście żadnych oczekiwań naprawdę, że musi być tak, a tak, a tak, a tak. Bo uważam, że naprawdę mój nos jest w miarę spoko. Faktycznie mógłby być delikatnie podniesiony, tutaj obkurczony i tylko tyle. A zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, wiecie, czy będę miała jakoś tą kość łamaną, czy tylko jakoś przestawianą, czy piłowaną kompletnie. Jeszcze nie wiem, jutro pewnie będą takie ostateczne konsultacje i wszystko dokładnie ustalimy. No i trochę to pewnie potrwa. Mam dopiero na 11 tam przybyć, więc trochę się też stresuję tym, że mam być na czczo, bo lubię jeść dużo, a jak nie zjem i jestem głodna, to trzeba do mnie mówić 20 razy to samo, bo nie jestem w stanie się skupić i odpowiedzieć na pytanie, więc zobaczymy, jak to będzie. No i będę miała ze sobą aparat cały czas. Uzyskam pozwolenie, że mogę coś tam jeszcze nakręcić w środku. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No, jesteśmy już pod kliniką, za pół godziny mam się tam wstawić, wolałam dojechać trochę wcześniej. Czy się stresuję? O dziwo nie, chociaż jeszcze tam nie wyszłam do środka. Nie stresuję się, bo myślę tylko o tym, jak bardzo jestem głodna w tym momencie. No jednak wstałam gdzieś po 7 i od tego momentu nie jadłam nic. Napiłam się tylko szklanki wody, więc jest dramat. Lubię jeść i to dużo. Miał głupie sny. W nocy śniło mi się, że tak jakby byłam po operacji, ale po operacji nie było w ogóle żadnego efektu. Dalej miałam kość tą ostrą. Się okazało, że czegoś tam nie uzupełniłam, nie zapłaciłam i ostatecznie tej operacji nie miałam tak jakby wykonanej, więc nie wiem, co to wróży, ale mam nadzieję, że będzie dobrze przede wszystkim, więc zaraz wchodzę do środka. Jestem już w moim prywatnym pokoju. Bardzo ładny, sterylny, czysty. Mam telewizorek nawet. No ekstra. Tu będę sobie leżeć i odpoczywać po zabiegu. Dostałam już moje wdzianko. Tutaj jednorazowe wszystkie rzeczy. Płynę do mycia twarzy i do przepłukania gardła. No i szykuję się. To już niedługo. Czekam i czekam. Więc jeżeli myślicie, że to tak wszystko szybko idzie, to nie. Leżę sobie tutaj i czekam na panią, na anestezjolog. Jest już po 14. Jestem o szklance wody, nawet nie. Więc chciałabym, żeby już było po. Jest już późno. Oglądam sobie telewizję. Nie jestem pewna, czy w ogóle mnie usłyszycie. I czy zrozumiecie to, co mówię.
ale teraz jest już ok. Źle zniosłam trochę narkozę. Mój organizm źle to zniósł, ale niestety wymiotowałam. To mnie też dosyć mocno mnie bolało, ale jestem już teraz na ketonalu i jest naprawdę ok. Postaram się zasnąć, ciężko się zasypia na siedząco i na plecach. Nie jestem do tego przyzwyczajona, ale już jestem zmęczona, więc mam nadzieję, że prześpię całą noc. Wstanę i będzie ok. Tak wygląda pięknie. Poprosiłam o takie kolorowe tejpy. Te tejpy są po to, żeby obrzeg opuchlizny była trochę mniejsza i żebym szybciej doszła do siebie. No, już więcej nie mówię, bo jest to trochę męczące. Jedzonko przyszło, bezglutenowe, bez laktozy. A tutaj leci Harry Potter. Już jest całkiem nieźle. Dzień kolejny. Jest jakoś około 8. Jestem zapłakana, bo miałam wyciągnięte rurki z nosa. Więc nie było to takie przyjemne za bardzo. Ale już jest ok. Zaraz będę jeść śniadanie. Niedługo będę wychodzić. Wyglądam fantastycznie. Spałam jakieś 5 godzin. I tak ma spoko. Znowu. Śniadanko. Jestem już w domu. Obrzęk się zaczyna. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest spora opuchlizna, która wchodzi mi na oczy. No i dosyć mocno leci z nosa. Czuję się, jakbym była tak ekstremalnie mocno przeziębiona i wszystko siedzi mi tutaj w zatokach. Mniej więcej takie to jest uczucie. Ale to jest podobno zupełnie normalne, więc czekam, aż to wszystko zejdzie i będę w stanie normalnie mówić i jakoś mam nadzieję widzieć. Boję się, że ta opuchlizna mi tak mocno wejdzie tutaj na oko, że jutro będzie problem z tym, żebym cokolwiek widziała. Mam nadzieję, że tak nie będzie jednak. Więc no, kładę się. To będzie moje miejsce na, myślę, że 2-3 dni. Będę odpoczywać. Kiedyś trzeba. Dzień drugi, po operacji. To jakby trzeci, no. Takie smoki eye. Jest moc. Robię sobie okłady z lodu, ale to takie żelowe. Ale opuchlizna za bardzo nie schodzi. Za to z nosa mi dosyć mocno schodzi, więc mam nadzieję, że jutro już będzie o wiele lepiej. Trzeci dzień po operacji. Piątek miał operację, dzisiaj jest poniedziałek. No i wygląda w ten sposób. Nos już mam prawie drożdy. Wszystko już spływa. Jest tutaj opuchlizna. Moje powieki dalej pięknie. A ty co? Gwiazdożysz? Znowu? No, wygląda w ten sposób. Ale jest już o wiele, wiele lepiej. Już mnie tak nie boli. No, opuchlizna schodzi. Mam tutaj piękne kolorki na powiekach. Takie tam trendy jesienne. O, także jest już. Jest już naprawdę całkiem spoko. Mamy wtorek. Czyli ile dni po operacji? 4? Piątek była operacja, wieczorem powiedzmy. Na moim oku pojawiają się nowe kolory. Mamy takie piękne już teraz smoki z fioletem, troszkę śliwki i z żółcią tutaj. Ekstra. Wszystko mnie swędzi, a z nosa kapie tak jakbym była bardzo przeziębiona, ale czuję się już całkiem spoko. Wczoraj zrobiłam ten błąd, że wydawało mi się, że jest w miarę ok i mogę się delikatnie, może nie schylić, tylko przycupnąć i mieć minimalny wysiłek w postaci ruchu. I to nie był dobry pomysł, kręciło mi się później cały czas w głowie, musiałam odpocząć, wieczorem bolała mnie głowa przez to, więc no
nie, trzeba leżeć i to jest najgorsze dla mnie teraz. Dzisiaj popracuję trochę już na komputerze, bo już nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Nie jestem osobą, która potrafi leżeć bezczynnie, ale trzeba, ewidentnie trzeba po tej operacji, bo jest się tak zmęczonym, tak słaby jest organizm, że nie da się robić nic, więc siedzę. Pogoda za oknem jest dramatyczna, a ja mam nadzieję, że już wkrótce te moje kolory tak zaczną może znikać. Bardziej się boję, że przejdzie to niżej. Tutaj możecie zobaczyć, że jeszcze mam bardzo zasiniona pod okiem. Jest opuchlizna. Mniejsza już jest na nosie, bo czuję, że tak jakby zrobił się luz tutaj pod tejpami. Mogłabym to palec włożyć, ale oczywiście nic nie ruszam. Natomiast to tutaj wyszła taka poducha. Mimo, że robię okłady zimne, to dalej ta opuchlizna tam jest. No i właśnie piękne oczy. Przepiękne. Ale mogę już otworzyć, zobaczcie. Otwieram oczy. Jest ok. Piąty dzień po operacji, mimo tego, że outfit się nie zmienił, to kolory na powiekach już owszem. Mamy tutaj żółty, nawet trochę zielonego, więc dużo się tu dzieje. Jest gość tutaj, Adam, cześć. Mam odwiedziny, żebym się nie zanudziła. Ostro się zna ciebie teraz. Stwierdził aparat, że ty masz lepszą twarz niż ja. Co zrobić? No, co zrobić? To nie da się ukryć. Czuję się już o wiele, wiele lepiej. Nawet mówię lepiej, tak mi się wydaje. Bo już nie mam tak wszystkiego zapchanego. Wczoraj nawet wieczorem ten nos był bardzo drożny. Wręcz zbyt, nawet można by tak powiedzieć. Aż czułam takie zimno w nosie, oddychając. I nie wiem, czy to przez to, że tą przegrodę miałam prostowaną i faktycznie teraz dopiero będę wiedziała, co to znaczy oddychać. To może ten, zatkaj uszy, bo jest przeciąg. Może mam przeciąg, ale dzisiaj jeszcze jest trochę kataru, więc jeszcze chodzę w opatrunku i sobie go zmieniam. No ale te powieki trochę mnie martwią, czy to się tutaj szybko w miarę zagoi, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Tu są rysunki, po prostu taki artystyczny makijaż, że... Na szczęście nic mnie tutaj nie boli, opuchlizna jest, krwiaczek też tutaj zszedł na dół. Nie mam pojęcia, jak jest pod tejpami, ale no, wygląda to dzisiaj tak, więc zobaczymy, jak będzie jutro. A już piątek ściągamy to tutaj wszystko. Mamy dzisiaj czwartek, czyli prawie tydzień po operacji. Dzisiaj pierwszy raz wychodzę z domu, więc nareszcie przebiorę swoją piżamkę. Jeszcze chyba nigdy nie widzieliście mnie codziennie w tym samym outficie. Ale no ta piżamka to jest strzał w dziesiątkę, jest tak wygodna z Primarka, wykupiona w Warszawie, ale no jest rewelacyjna, więc tak, dzisiaj się przebieram, dzisiaj wychodzę do przyjaciół, posiedzieć w domu, wiecie, też poleżeć tak naprawdę, może popatrzeć na jakiś film, ale już muszę wyjść, bo muszę zwariować tak leżąc i leżąc i leżąc i leżąc, więc fajnie, a jutro o 4:00 trzeba wstać i jechać na zdjęcie tego, bo dowiedziałam się, że wszyscy przychodzą tylko dla mnie do tej kliniki, bo tam jest urlop, więc no idziemy jak najwcześniej, żeby może by nie zabierać czasu ludziom po prostu, więc się zbieramy wcześniej. No i oczywiście wam to pokażę, nie mogę się doczekać, jak już to zdejmę. No śniaki są trochę przerażające i sądzę, że jeszcze długo będą ze mną. Nawet ostrość straciłam. Twarze mi nie wyczytuje, słuchajcie. Hit. No, o. Więc będę się doprowadzać do porządku. Na szczęście tu już mnie nic nie boli na powiekach. Już nawet obrzęk jest taki niewielki. Tylko te kolory są takie fantastyczne. Boli mnie dalej, jak czyszczę sobie w nosie wszystko, zakrapiam i tak dalej. No to jeszcze tam czuję, że boli. No ale... To chyba powinno boleć, skoro miałam ten nos tak połamany, to chyba to jest zupełnie normalne. No, wychodzę dzisiaj, tak się cieszę. Nie macie nawet pojęcia. Jak ja się nie nadaję do leżenia i nic nie robienia, to jest najgorsza kara dla mnie. Piątek, czyli tydzień po operacji. Piąta rano, pobudka była o 4:00. Tam jest Adam, tankuje. To jedziemy na zdjęcie opatrunku. To, żeby tam być jak najwcześniej się tego pozbyć, więc zobaczymy, jak wygląda mój nos.
Wiadomo, że on jeszcze będzie opuchnięty, będę miała tutaj obrzęk, że on jeszcze nie będzie tak w pełni widoczny, jaki jest naprawdę. Ale tak się cieszę, że się tego pozbędę naprawdę, bo już widziałam, że skóra jest odparzona, już coś powstają jakieś takie bąbelki, niedoskonałości na skórze, więc zabrałam sobie krem, tonik i to będzie najwspanialszy moment, jak później sobie będę mogła obmyć twarz i nałożyć pielęgnację. Już dzisiaj jest wspaniały dzień, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Oglądałam się jakichś dziwnych programów o operacjach nieudanych i nie powinnam tego oglądać, bo teraz się boję, czy na pewno jak się zdejmie gips, to wszystko będzie ok, czy ten nos się nie zapadnie, coś się nie wydarzy, więc takie głupie myśli po prostu po tygodniu, bo już się tak bardzo nie mogę doczekać, żeby to zdjąć. To jedziemy, no i oczywiście pokażę wam już efekt końcowy. Mam nadzieję, że uda mi się też nakręcić, jak będzie to zdejmowane, bo nie pytałam, czy mogę w sumie, ale może mi pozwolą, więc będzie fajna pamiątka z tego momentu zdejmowania gipsu i zobaczenia swojego nosa. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, bo ja dalej mówię niewyraźnie, bardzo mówię przez nos, a tym bardziej teraz, dzisiaj jest jakieś kiepskie chyba ciśnienie i wszystko, cały smog poszedł w dół, więc naprawdę ledwo oddycham, po prostu strasznie się męczę. Wszystko czuję, te spaliny w ustach, więc oby szybko dotrzeć do Polanicy Zdrój, tam gdzie jest przepiękne powietrze. Będę zdjęcia robić, dobrze? Nos jest obrzęknięty, wszystko jest obrzęknięte. Tutaj całe te środek. Czy ja mogę delikatnie dotknąć? Można. Nie mam kości tutaj już tej ostrej. Jest ładnie, no widać tutaj mocne dosyć. Tak, pod oczami widzi pani, tak? Te policzki są obrzęknięte, ten obrzęk będzie schodził sobie jeszcze trochę czasu. Teraz jak zdjęliśmy gips, będzie tak, że ten obrzęk pani może jeszcze bardziej nos obrzęknąć, tak? Mm-hmm. Musi pani pilnować, chłodzić sobie, przygotować wodę. Mogę dziurki do góry. Ja to nie tak bardzo, nie tak bardzo. O tak. Mm-hmm. I tak jak tutaj też pani sobie zobaczy, że z jednej strony to jest bardziej wklęsła i ta dziurka jest taka bardziej wklęsła, druga taka wypukła. To wszystko jest normalne. Boczkiem jedną stroną. Mm-hmm. Troszeczkę wyżej nosek. Tak, nie za wysoko, ale tak. I druga strona. Ta-da, szok, co? Szok, jestem pomalowana. No powiedzmy, bo nie zabrałam tutaj do rodziców jakoś za dużo kosmetyków. Jeden korektor, który jest za jasny, żeby zakryć. Tutaj kota mam. Zakryć siniaki. Więc tak troszkę sobie poradziłam. Nawet wytuszowałam lekko rzęsy. Wszystko to jest takie, wiecie, rozpuszczalne w wodzie tak naprawdę, więc będzie łatwo mi zmyć ten makijaż, ale czuję się już o wiele lepiej, kiedy go mam na sobie. A wychodzę do ludzi, idę na spacer. Mam takie zalecenie, żebym spacerowała, przebywała w chłodnych pomieszczeniach i na powietrzu, ale się nie przemęczała i nie schylała przede wszystkim i niczego nie dźwigała. To jest najważniejsze. Remont u sąsiadów. Ale tak, no spuchnięta jestem jeszcze bardzo. Tutaj czubek nosa mam mocno spuchnięty i nie jestem w stanie go za bardzo dotknąć. Jest taki wrażliwy. No i tutaj takie opuchnięcie, które wchodzi na oczy dosyć mocno, więc oczy mi się tak jakby oddaliły i nie przypominam siebie. Ale no już trochę pomalowana jest, o wiele lepiej. Przespałam całą noc, więc jestem naprawdę wyspana. Nareszcie od tygodnia pierwszy raz spałam. Więcej niż 5 godzin, więcej niż 4 godziny tak naprawdę, więc ekstra, jest dobrze, więc idę się przewietrzyć i pokażę wam jeszcze jutro już bez makijażu, jak wyglądają moje sińce, bo już tak schodzą delikatnie, no i czy opuchlizna się zmniejsza, bo robię okłady, ale no jeszcze ten nos jest super taki uwrażliwiony i czuję dosłownie, jak te kości tam próbują się ze sobą połączyć i wszystko fajnie się prawie się zregenerowało, więc jeszcze trochę czasu na to potrzebuję. Dzień
9 po operacji, jest coraz lepiej. No, wzory mam ciekawe pod oczami, na oczach jest już o wiele, wiele lepiej. Opuchlizna spora jest jeszcze tutaj, ale dużo mniejsza niż wczoraj, bo wczoraj to tak mi nachodziła tutaj mocno na oczy i oczy się mocno oddalały. No i tutaj jeszcze na czubku nosa jest spora opuchlizna, ale potrafię oddychać przez nos. Czasami się jeszcze zatyka, coś z niego leci, natomiast jest drożny, normalnie oddycham i czuję zapachy. No może nie wszystkie, ale czuję i czuję smak jedzenia, więc rewelacja, jest już o wiele, wiele lepiej. Czuję się dużo lepiej. Pokażę Wam jutro, jak to będzie, bo no tak jak mówię, na oczach jest już o wiele lepiej. Natomiast tutaj to nie wygląda zbyt ciekawie, nie wiem, jak ja to zakleję sobie. Ale tak, będzie dobrze. Będzie dobrze. Dzień dobry, w poniedziałek. Zaraz wychodzę z domu, idę z mamą na zakupy i pokazuję Wam się jeszcze przed makijażem. No te stany zapalne są bardzo czerwone, ale już powolutku ulegają wyciszeniu, więc później muszę się pozbyć tych przebarwień. Tak samo tutaj, no to są właśnie te niedoskonałości po tych tejpach, które były. No i nie wiem, czy zauważyliście, mam nadzieję, że tak, ale przed chwilą zdjęłam plasterki, które miałam na nosie, więc już trochę widać, tu mam jeszcze mocny obrzęk, on jest jeszcze mocno tutaj spuchnięty na czubku, no i tu widać przy, wybaczcie, że tak patrzę w podgląd cały czas, tu przy oczach, tu jest jeszcze mocno spuchnięte wszystko, zresztą widać po tych krwiaczkach. Jeszcze trochę tu nachodzi mi na oczy, więc no trochę na ten efekt końcowy trzeba poczekać, ale no widać, że są podniesione, no i przede wszystkim nie ma tego garbka. Uwielbiam to uczucie. To jest niesamowite, że ja już nie czuję tej ostrej kości i tak cały czas robię coś pięknego. No, wyglądam jeszcze słabo, jestem bardzo spuchnięta. No i te siniaczki, ale postaram się je teraz zakryć i idę na zakupy. Pomalowana. No, siniaczki troszkę widać, ale tak jak Wam mówiłam, nie zebrałam zbyt wielu kosmetyków. Tym bardziej takich mocno kryjących ze sobą. No i tutaj przy makijażu widać bardzo, że oddalone mam od siebie oczy, że te opuchnięcie tutaj jest spore. Nosek troszkę staram się tutaj wymodelować, żeby go, wiecie, zrobić taki szczuplejszy tutaj na czubku, ale to tak bardzo delikatnie, użyłam super miękkiego pędzelka, żeby po prostu coś zakryć i pójść do sklepu, bo teraz, wiecie, bez opatrunku to wyglądam troszkę już rzeczywiście pobita, więc no, idę na zakupy. Będę Wam pokazywać oczywiście w kolejnych jeszcze dniach postępy. Może Wam pokażę po prostu już po kilku dniach, czy ta opuchlizna troszkę zeszła, czy nie. Zobaczymy. Kochani, ja już jestem w domu. Dzisiaj jest... Halo? 7 października, 18.35. Pokazuję Wam to z pewnego powodu, ponieważ zamierzam wrzucić posta. Zaraz Wam o tym opowiem, tylko Wam się pokażę. Wiem, że wyglądam tragicznie, jestem po długiej podróży do Warszawy. Starałam się ogarnąć swoje życie po powrocie. Jest mi mega zimno w moim mieszkaniu, bo jest tak wychłodzone, bo no jednak 2 tygodnie mnie nie było w domu ponad. I tak, postanowiłam wrzucić posta z informacją, że przeszłam operację. To jest troszkę przebiegłe z mojej strony, ponieważ nie będę informować jeszcze, dlaczego przeszłam operację, wszystko jest w tym vlogu, ale chcę coś sprawdzić, bo zawsze fascynowało mnie to, że operacje plastyczne budzą tyle emocji. Oczywiście operacje plastyczne zupełnie obcych ludzi, tak, budzą tyle emocji, zazwyczaj bardzo negatywnych, na zasadzie, że no, ludzie oceniają człowieka przez pryzmat tego, że podał się operacji plastycznej, to na pewno jest próżny, pusty, no odbiło mu gwiazdorzy, a po co to i tak dalej, sztuczny plastik, wszystkie te stwierdzenia, które zrzuca się na to, że ktoś po prostu jest zakochany w sobie w jakiś sposób i wygląd jest dla niego najważniejszy. Wszystko jest dla ludzi, słuchajcie. Ja wiem, że wiele osób przesadza z operacjami plastycznymi, to też jest uzależnienie pewnego typu, ale co jest najważniejsze, to chirurg Wam też to powie, dobry specjalista Wam to powie, że takim głównym też powodem kwalifikacji operacji do pacjenta do operacji plastycznej jest to, jakie ma podejście do niej.
Czy spodziewa się, że osiągnie efekt taki, jak sobie wyobraził, czy poddaje się operacji plastycznej z tego powodu, aby poprawić jakiś defekt, poprawić swój wygląd, swoje funkcjonowanie być może, tak, czyli przegroda nosowa, lepsze oddychanie i tak dalej. I tutaj pewnie rodzą się takie pytania w waszej głowie odnośnie tego, czy ja wcześniej widziałam jakąś wizualizację swojego nosa, jak ja będę wyglądać w ogóle. Bo to często widzimy w jakichś popularnych programach, tym bardziej zagranicznych, o chirurgii plastycznej, że właśnie pokazują takie, wiecie, po Photoshopie, tak jakby przerobione zdjęcia, że tak ten nos będzie wyglądać, czy te usta, czy ta twarz po liftingu i tak dalej, czy ten biust na przykład. Ja czegoś takiego nie miałam i ja w pełni rozumiem, dlaczego czegoś takiego nie miałam. Nie rozmawiałam co prawda z doktorem Zacharą na ten temat, dlaczego ja czegoś takiego nie widzę. Zapytałam tylko, jak on to widzi, co on uważa, że powinno zostać wykonane z tym nosem, jak to będzie wyglądać, i słuchałam jego, wybrałam go nie bez powodu, słuchajcie, on jest naprawdę artystą w swoim fachu, więc wiedziałam, że mogę mu się oddać, w jego ręce mogę oddać swój nos i wiedziałam, że zrobi to po prostu dobrze. Ale słuchajcie, takie zdjęcia i wizualizacje wydaje mi się, że budzą oczekiwania, więc może na wizualizacji to wyglądać świetnie, ale jednak to jest no, żywe ciało, żywy organizm i wiele rzeczy może się zmienić, pójść nie tak albo wyglądać przez długi czas nie tak jak na tej wizualizacji. Po zdjęciu gipsu ja od razu wiedziałam, że jest obrzęk, że ten nos ogólnie jest nawet teraz dużo większy niż będzie w rzeczywistości, bo tutaj wszystko jest jeszcze spuchnięte i ja tak naprawdę nie wiem, kiedy ostatecznie zobaczę już wygląd swojego nosa. Może to trwać miesiąc, dwa, trzy, pół roku, nawet rok. Więc nie miałam czegoś takiego, że wiecie, czułam rozczarowanie, że przecież a na wizualizacji wyglądało to zupełnie inaczej. Wiadomo, każdy człowiek jest inny, ale wydaje mi się, że to może być powód tego. Ja absolutnie nie żałuję, że ja nie widziałam wcześniej, co tam będzie dokładnie zrobione. Miałam wszystko ładnie przedstawione, doktor mi wytłumaczył, co jest powodem tego, że było to złamanie, co trzeba zrobić, jak to będzie wyglądać. I po prostu zaufałam i jestem przeszczęśliwa z tego powodu. No ale wrzucam tego posta i zobaczymy, bo no, z jakiegoś powodu ludzie roszczą sobie takie prawo do wyrażania opinii na ten temat, jak ktoś powinien wyglądać. Na przykład jak ktoś się podda operacji, to często są komentarze na zasadzie: a miałeś taki śliczny tam nos czy usta, wcześniej było lepiej. Takie komentarze nic nie zmienią, kompletnie nic, tym bardziej, że już jest po operacji, więc pisanie komuś, że wcześniej było lepiej, no nie jest zbyt na miejscu. No i właśnie, no przejmowanie się opinią kogoś. Słuchajcie, najważniejsze jest to, aby operację przechodzić świadomie, podjąć decyzję o przejściu tej operacji z tego powodu, że to my chcemy to zrobić. Jest to decyzja przemyślana, a nie impuls spowodowany czyimś hejtem. Nikt mi nigdy nie pisał, że jakoś, nie wiem, powinnam zrobić sobie nos, ale miałam bardzo duże komentarze, że powinnam sobie zrobić usta, powinnam sobie zrobić to, powinnam sobie zrobić lifting, a może lepiej, gdybym zrobiła tak, może lepiej, gdybym zrobiła tak, a nie powinnam robić tak. Słuchajcie, gdybym słuchała tych wszystkich komentarzy, to ja bym była po minimum już 10 operacjach plastycznych. To jest moja pierwsza podjęta świadomie, na którą za którą się zabierałam już wiele, wiele lat. Cały czas się zastanawiałam i w końcu stwierdziłam, że to będzie dobry czas. To będzie dobry czas, powinnam to zrobić. Nie chcę się już stresować, denerwować. Nie chcę mieć tej ostrej kości tutaj. I teraz to jest niesamowite, że ja tego nie czuję. To jest coś pięknego, więc jestem bardzo szczęśliwa i jestem ciekawa, jak zareagujecie po prostu na ten post z informacją tylko, że zrobiłam operację plastyczną. No, zobaczymy. Wszystko się okaże już niebawem, więc zabieram się do pracy, już mam przygotowany film i posta, wrzucam, publikuję. Lecimy z tym tematem. Dzisiaj mijają równe 2 tygodnie od operacji i postanowiłam usiąść jeszcze Wam pokazać, jak wyglądam. I dokręcić
jakieś elementy, które być może pominęłam w swoim filmie, lub jakieś objaśnienia, i tak lepiej to zmontować, żeby wszystko było jasne, wszystko było oczywiste. Tak jak Wam mówiłam, to jest film bez tabu, więc wszystko Wam tutaj opowiem. Teraz właśnie kręcę już takie spostrzeżenia, odpowiedzi na Wasze pytania, na Wasze komentarze, bo tak oto uśmiałam się. Zauważyłam, że Instagram a Facebook to tak jakby dwa zupełnie inne światy w internecie. Nie obrażając oczywiście użytkowników Facebooka, bo sama jestem takim użytkownikiem, ale zupełnie inna mentalność, komentarze są zupełnie inne. Na Instagramie większość jednak z Was, moich kochanych widzów, bardzo się ucieszyła z tego, życzyła mi dużo zdrowia. Pojawiło się kilka takich komentarzy, no ale po co, miałeś taki śliczny nos? No tego co się spodziewałam, ale słuchajcie, no nie mieliście o tym pojęcia. Przecież ja nigdy nie mówiłam o tym, że mam taki problem, że mnie to denerwuje, że ta kość jest taka ostra. Wiem, że tego nie było nawet widać, dopiero pewnie na tych zbliżeniach, które wrzuciłam, jest to widoczne. I słuchajcie, ja sama nie miałam pojęcia, że kiedykolwiek miałam ten nos złamany i że to jest powód tego, że mój nos był złamany. Dopiero się dowiedziałam, kiedy poszłam na konsultację, więc skąd wy mieliście to wiedzieć, prawda? Więc tutaj bez obaw. Wiedziałam, że większość osób będzie w szoku, że się tego poddałam. Było kilka takich komentarzy, że a czemu, no myślałam, że tam bardziej usta, czy tam botoks powinna sobie strzelić, czy coś. No to co Wam mówiłam, że gdybym słuchała opinii kogoś na temat mojego wyglądu, czy komentarzy, no to już bym była po 10 operacjach plastycznych. I były też komentarze, był jeden taki komentarz, że ale po co to, a pewnie taki kaprys. No, nie ma tak oceniać człowieka, tak nie znając w ogóle całej sytuacji i jak to wygląda. No ale to jest norma, słuchajcie, to jest internet. Ale dlaczego Wam to mówię? Dlatego, żebyście świadomie podejmowali taką decyzję. Wiem, że bardzo dużo osób chce wykonać sobie operację plastyczną i mam po prostu nadzieję, że nie jest to powód kompleksów spowodowanych komentarzami innych ludzi, bo niestety to się nigdzie nie zmieni. Ludzie zawsze będą nam wytykać nasze wady w wyglądzie, będą oceniać nasz wygląd, oceniać książki po okładce, jak to się mówi, ale to jest nasz wygląd. I też był taki komentarz, że teraz już mi ktoś tam nie będzie wierzyć, jak będę mówić o akceptacji siebie. No słuchajcie, dla mnie akceptacja siebie to jest po prostu bycie szczęśliwym człowiekiem ze sobą, tak? Tak jak kiedyś faktycznie nie wyobrażałam sobie w młodości, naprawdę jak byłam młoda, wyjść bez makijażu, czy tam jakoś uczesana i tak dalej. Wiadomo, no chyba każdy miał taki etap w swojej młodości. Natomiast z biegiem lat ja kompletnie nie mam problemu, żeby non stop wychodzić bez makijażu, zresztą oglądacie wszystkie moje tutoriali, vlogi i tak dalej, chociażby poprzedni vlog. Jestem bez makijażu, nie mam problemu z tym, żeby pokazać, tu mi coś wyskoczyło, spróbujmy to zakryć, przetestować i tak dalej. Nie mam problemu, żeby wyjść do ludzi bez makijażu, czy kiedy wyglądam źle, bo twierdzę, że no wyglądam źle i co z tego, i nie chcę mi się malować, ale czasem chcę to zakryć, żeby po prostu poczuć się lepiej, że dbam o siebie i słuchajcie, słuchajcie siebie, tak? Róbcie to dla siebie. To, że coś, cokolwiek zmieniacie, to nie znaczy, że nie akceptujecie siebie. Możecie mieć jakiś kompleks, niestety to jest zupełnie normalne i myślę, że każdy ma jakikolwiek kompleks. Przeróżne mamy kompleksy i możemy je zmienić, pozbyć się ich, a możemy je zaakceptować i decyzja należy do Was, a nie do osób wokół Was, które komentują w jakikolwiek sposób. Nie definiuje Was to w taki sposób, że jesteście sztuczni, ukrywacie się, czy nie akceptujecie siebie. Po prostu chcecie zmiany, żeby poczuć się lepiej i tyle. I to jest dobre. Więc wszystko jest dla ludzi. Nie od innych należy decyzja, co robimy ze swoim życiem, ze swoim wyglądem, jak wyglądamy, na co wydajemy pieniądze. To jest po prostu nasze życie. I tyle. Więc tyle z mojej strony. Właśnie, a propos pieniędzy, bo na pewno też będziecie pytać, a wcześniej o tym nie powiedziałam, a obiecałam, że no tak jak w tytule jest, jest to film bez tabu. Koszt. No, nie jest to tania operacja. Ja robiłam research. Niestety, nawet oglądając różne inne filmy zagraniczne na temat operacji plastycznych, posty, no to z biegiem
upływem lat, z roku na rok, te operacje stają się o wiele droższe i zazwyczaj jest to jakiś tam jeden koszt. Nieważne ile tam się dzieje w tym nosie, no to koszt jest jeden, tak? Nie zmniejsza się ze względu na to, że coś tam mniej było roboty z tym nosem. No i słuchajcie, robiłam research w Warszawie. Ceny zaczynają się od parunastu tysięcy, w zasadzie wszędzie się tak zaczynają, do 20 tysięcy. Tak mniej więcej te ceny widziałam. Tutaj w klinikach tych najbardziej popularnych w Warszawie cena za operację nosa to takie 17 tysięcy. W Poznaniu chyba też jest podobna cena. No a nie, moja operacja nosa wyszła 18 tysięcy. Mnóstwo pieniędzy, wiem. Ale stwierdziłam, że to jest jednak twarz, którą ja też pracuję, zarabiam swoją twarzą, swoim wizerunkiem, no pracuję w branży beauty, więc na tym, kochani, naprawdę nie można oszczędzać. Wiem, że mogłabym ten nos wykonać sobie z kasy chorych i dopłacić ewentualnie tylko, no ale w tym momencie, z tego co się orientuję, wybierając kasę chorych, no to za bardzo nie możemy sobie wybrzydzać odnośnie chirurga, bo musimy brać to, co jest tak naprawdę. Jeszcze w obecnych czasach, kiedy wszystko jest tak nienormalne w kasie chorych, w tym co się dzieje, nie jest łatwo się dostać do specjalistów. Nawet słuchajcie, badania w Warszawie, w prywatnych laboratoriach, no to nie było to takie łatwe, żebym się mogła umówić i żeby wykonać szereg badań, których potrzebowałam, bo trwa na świecie to co trwa i to nie jest takie łatwe. No i właśnie, badania dodatkowe. Było ich naprawdę dużo, mnóstwo wymazów, badań krwi, EKG i tak dalej. Wszystko wykonywałam prywatnie z racji tego, że też operacja była prywatna, zresztą no, nie dostaniecie jakiegoś skierowania, wiecie, na takie badania. No i wyszły one 650 zł, te wszystkie wymazy i badania. Plus musiałam zrobić test oczywiście na, nie wiem czy mogę wymawiać to słowo, ale tak, na to co się dzieje musiałam zrobić test, który kosztował mnie 495 zł, więc ponad 1000 zł to były same badania przed operacją, które musiałam przejść, plus jeszcze koszty dojazdu, noclegu i tak dalej, więc można powiedzieć, że zamknęłam się w 20 tysiącach. Jest to bardzo duża kwota. Nie spodziewałam się takiej kwoty. Szczerze powiedziawszy, na początku myślałam, że będzie to jakieś 12-15 tysięcy. No tutaj troszkę się podłamałam, jak dowiedziałam się, jaka jest ostatecznie kwota, ale stwierdziłam, że jak już się zdecydowałam, no to jeszcze troszkę sobie tych pieniędzy odłożę i wykonam sobie operację u no najlepszego po prostu, u mistrza, gdzie wiem, że będzie okej i po prostu cieszę się z tego, że to zrobiłam. Naprawdę cieszę się z tego, że to zrobiłam. Jestem przeszczęśliwa, że nie czuję już tej kości. Naprawdę już mi się ten nos podoba, mimo że czuję, że on jest taki spuchnięty, że tu jest wszystko spuchnięte. Tutaj, że jeszcze te moje rysy twarzy nie przypominają mnie, bo wiem, jak to dopiero wszystko tutaj zniknie, to będzie super i będę bardziej przypominać siebie niż w chwili obecnej. Ale jestem zachwycona, więc nie powiem, że Wam polecam, bo sami widzieliście, że nie jest to łatwy proces. Nie wiem, czy tutaj wszystko Wam wyjaśniłam, co trzeba robić, jakie są moje triki, tipy w ogóle, żeby przetrwać ten czas po operacji, jak sobie radzić. Więc dajcie znać w komentarzach poniżej, czy macie jeszcze jakieś pytania, czy coś Was męczy odnośnie operacji plastycznej nosa. I czy chcecie, abym nakręciła jeszcze jeden jakiś objaśniający film w odpowiedzi na Wasze pytania. No i właśnie te kilka moich takich trików, może jak ja sobie poradziłam z niektórymi problemami, na przykład z paniem na plecach, podwyższeniu i tak dalej. No, to czekam na Wasze komentarze. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tak długiego vloga. Mam nadzieję, że był pomocny, bo nigdzie nie widziałam, żeby był taki dzień po dniu, jak się twarz zmienia, jak jest opuchlizna. Słuchajcie, ja nie mam wstydu, jeżeli chodzi o takie coś i stwierdziłam, że pokażę Wam wszystko. Nie będę Wam przecież tutaj wmawiać, że moje rysy twarzy się zmieniły, bo dietę zmieniłam. Dużo można zdziałać za sprawą diety, ale słuchajcie, no nie nos. Bez przesady, więc jestem tutaj z Wami absolutnie szczera i mam nadzieję, że ten film był pomocny dla osób, które
cały czas się wahają i nie wiedzą, w jaką stronę pójść. Być może się nie podejmą takiej operacji, a może wręcz w tym momencie stwierdziły: ok, jeżeli Karina to zrobiła, to ja też się zdecyduję, będzie dobrze. Więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym filmie ze starym nosem albo w nowym filmie z wyjaśnieniem jeszcze niektórych zagadnień związanych z operacją plastyczną nosa. No to do zobaczenia po prostu w nowym filmie. Cześć!